23 dzień lipca, sobota, tor speedrowerowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. Grzegorz Gabor, ciepło i niezwykle serdecznie witam i zapraszam na czwarty memoriał imienia Pawła Waloszka, tym razem odbywający się pod patronatem prezydenta miasta Świętochłowice. Na tor speedrowerowy Osir Skałka mimo wakacyjnego okresu zjechało sporo zawodników, którzy decydują o siłach swoich zespołów ligowych, ale są także miejscowi i to zarówno ci starsi, jak i ci młodsi. Na pewno jedną z ciekawostek jest powrót na tory speedrowerowe Kamila Bielicy, który przed tym sezonem postanowił zakończyć karierę. Zobaczymy też m.in. Dawida Bassa, ale po kolei za moment prezentacja najlepszych zawodników. Przypomnę tylko, że w pierwszej edycji w 2019 roku w tym memoriale wygrał Paweł Cegielski. Rok później zwycięzcą był Arkadiusz Szymański, a przed rokiem zwyciężył Dawid Bass, który jest w wybornej formie w tym sezonie i ma szansę dzięki temu powtórzyć ten sukces, ale czy tak będzie? Dwukrotnie w pierwszej i w drugiej edycji na drugim stopniu podium stawał również Kamil Bielica, tak więc wszystko może się dzisiaj z pewnością zdarzyć. Arbitrem tego pojedynku, tego turnieju jest Dominik Rzepka, który przed momentem był na Państwa ekranach, dokonując odprawy zawodników, przekazując im jeszcze ostatnie uwagi, na co będzie zwracał uwagę. Kierownikiem zawodów jest Marcin Erbisz i w ten sposób oto rozpoczyna się prezentacja zawodników z numerem 1 Kacper Włodarz, Śląsk Świętochłowice. Z dwójką będziemy dzisiaj oglądać reprezentanta Wiktorii Poczesna, Arkadiusza Dudka. Z trójką Dawid Pacek, kolejny zawodnik miejscowej drużyny 4, Patryk Bieraczek, także Śląsk Świętochłowice 5, Dawid Bass, wychowanek Śląska w tym sezonie w barwach szarży Aqua Wrocław 6, to Mateusz Koźlik, jedna z nadziei Śląska Świętochłowice, jeden z najmłodszych w tej stawce. 7 Sławomir Pawliczek, Rybnicka Kuźnia Rybnik. 8 Kamil Bielica, Śląsk Świętochłowice. 9 Patryk Kryger, Szawer Leszno. 10 Kamil Bielaczek, reprezentujący tutaj dinozaury śląskie. Drużyna, która przed rokiem została reaktywowana, a składa się z zawodników, którzy już zakończyli swoją karierę, bądź też są u schyłku tej kariery speedrowerowej. 11 Jakub Jajeśniak, Śląsk Świętochłowice. 12 Mateusz Ludwiczak, Szawer Leszno. 13 Igor Orłowski, Śląsk Świętochłowice. 14 Piotr Jamroszczyk, Omega Ostrów Wielkopolski. 15 Tomasz Włodarczyk, Lwy Częstochowa. I 16 Piotr Kuder, TPD Kalety. Na rezerwie dwaj świętochłowiczanie w osobach Konrada Piechoty i Jakuba Klameta. Tak wygląda cała szesnastka, a w zasadzie osiemnastka. O oprawę zadbali kolejny raz członkowie klubu kibica Śląska Świętochłowice. Nie mogło więc zabraknąć świetnych rad czy sztucznych ogni. Teraz widoczna na Państwa ekranach cała obsada tego memoriału. Nie mogło również zabraknąć akcentów żużlowych. Są więc motocykle żużlowe. Akurat w tym wypadku w wydaniu z mini żużlowych torów, ale tradycyjnie już jest też ta nutka żużlowa. Dzieje się na stadionie imienia Pawła Waloszka. Tam jest remontowany tor żużlowy. W chwili obecnej jest kładziony krawężnik odwadniający i pozostaje mieć tylko nadzieję, że już niedługo te prace dobiegną końca. I jak wspominał prezes, z którym rozmawiałem przed tym turniejem, ma on nadzieję wspólnie z organizatorami, że będą się odbywały już od przyszłego roku dwa memoriały. Memoriał na torze żużlowym i memoriał na torze speedrowerowym, bo pan Paweł oczywiście jak najbardziej był zawodnikiem żużlowego Śląska Świętochłowice, ale był też częstym kibicem wspólnie ze swoją żoną Ingridą na tym właśnie obiekcie, na torze speedrowerowym, wspomagając i udzielając jakichś tam cennych wskazówek tym młodym ludziom, którzy postanowili związać swoją sportową przygodę właśnie ze speedrowerem. Pierwszy wyścig, szanowni państwo, otwieramy czwarty memoriał imienia Pawła Waloszka. Kacper Włodarz od krawężnika wewnętrznego, Arkadiusz Dudek, Dawid Pacek, Patryk Bielaczek. Tak wyglądała obsada tej pierwszej gonitwy, jeżeli chodzi o start. Upadł, jak państwo widzieli, Dawid Pacek. Przez moment wyglądało to niebezpiecznie, ale miejmy nadzieję, że
za moment Świętochowiczami nic stanie, tak też już uczynił. Często tak bywa, że te upadki pozornie niegroźnie wyglądające kończą się jakimiś kontuzjami, ale nie tym razem na szczęście. Decyzją arbitra cała czwórka stanie jeszcze raz pod taśmą maszyny startowej i to też się stało, a więc pierwszy wyścig powtarzany w pełnej obsadzie. Zobaczymy, jak teraz poradzą sobie zawodnicy doskonale. Kacper Włodarz, on jest na prowadzeniu. Drugi jest w tej chwili kolejny zawodnik Śląska Świętochowice, którym jest Patryk Bielaczek. Arkadiusz Dudek podróżuje sobie na trzecim miejscu, a zamyka stawkę Dawid Pacek, który pewnie jeszcze odczuwa skutki tego upadku sprzed momentu. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Niewiele chyba tutaj się już zmieni. Bieg bez historii. Co prawda Patryk Bielaczek blisko prowadzącego Włodarza, ale nie zdoła chyba wysforować się na pierwszą pozycję i tak też się stało, a więc pierwsze 4 punkty dzisiaj zdobywa Kacper Włodarz. 3 punkty dla Patryka Bielaczka. 2 punkty przywozi do mety Arkadiusz Dudek, a 1 punkt zapisujemy przy nazwisku Dawida Packa. W drugiej gonitwie pola pierwszego ustawi się Dawid Bas, szarża Aqua Wrocław. Z pola drugiego wystartuje Sławomir Pawliczek. Z pola trzeciego Mateusz Koźlik i z pola czwartego uzupełnia stawkę tej gonitwy Kamil Bielica. Trenował Kamil przed tym memoriałem. Trochę namówiony przez Dawida Basa, żeby powrócił, ale pewnie też chciał podkreślić swój akcent i przynależność. Przecież doskonale znał pana Pawła, zresztą tata Kamila to niegdyś doskonały żużlowiec Śląska Świętochowice. Pan Antoni też na tych zawodach obecny. Doskonale również on zna pana Pawła, bo miał przecież okazję nawet z nim startować na torach żużlowych, więc ten akcent gdzieś tam połączony, tata-syn, syn-tata, gdzieś ta ciągłość jest zachowana i też podtrzymane tradycje sportowe. Wracamy do drugiej gonitwy, tutaj bez wielkich emocji, bowiem praktycznie rzecz biorąc od samego początku prowadził Dawid Bas i przywiózł swoje pierwsze 4 punkty. Sławomir Pawliczek dojechał do mety na drugim miejscu, na trzecim uczynił to Kamil Bielica, a ostatni zameldował się na mecie Mateusz Koźlik. Zawodnicy przed tym memoriałem podkreślali, że jest to doskonałe przetarcie przed Mistrzostwami Europy, które już niebawem w Wielkiej Brytanii. Taki ostatni test przed tym właśnie wylotem na Wyspy Brytyjskie. W naszym wypadku, w wypadku tutaj zawodników Śląska Świętochowice i zawodników z Wrocławia, bo oni połączyli siły, pojadą razem, to nie wylot, a wyjazd, zmierzają na Wyspy busem klubowym i należy mieć nadzieję, że ten turniej jeszcze pomoże gdzieś tam dopracować ostatnie elementy i pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty, aniżeli zakładają sobie zawodnicy jeszcze przed samym wylotem. Trzecia gonitwa rozpoczęta. Tutaj z toru pierwszego wystartował Kamil Bielaczek, z toru drugiego Mateusz Ludwiczak, z toru trzeciego Patryk Kryger i z toru czwartego Jakub Jajeśniak. I właśnie na prowadzeniu Patryk Kryger, reprezentant Leszna. Na drugim miejscu w tej chwili jest Jakub Jajeśniak. To jeden z dwóch zawodników Śląska Świętochowice, którzy w Mistrzostwach Europy się zaprezentują, bowiem obok niego jeszcze do Wielkiej Brytanii wyjedzie Igor Orłowski. Skromna reprezentacja, ale pozostaje mieć nadzieję, że ta ilość przełoży się też na jakość. Kończymy trzecią gonitwę tutaj bez mniejszych problemów. Patryk Kryger melduje się na mecie, zgarniając 4 punkty na pierwszym miejscu, 3 punkty dla Jakuba Jajeśniaka, 2 punkty zdobywa Kamil Bielaczek, a z 1 punktem tą gonitwę kończy kolejny reprezentant Szawera, Mateusz Ludwiczak. W czwartej gonitwie kończącej pierwszą serię startów zobaczymy Igora Orłowskiego z toru pierwszego, z toru drugiego Piotra Jamroszczyka, z toru trzeciego Tomasza Włodarczyka i z toru czwartego reprezentanta TPD Kalety Piotra Kudera. Cała czwórka już nieruchomo pod taśmą maszyny startowej, a więc za moment
Ten bieg wystartuje, będziemy mieli już po tym wyścigu pierwszą serię startów za nami i coś więcej pewnie będziemy wiedzieć. Cała czwórka razem niezwykle ciasno, to rzadko się zdarza, aby z pierwszego wirażu wszyscy wychodzili praktycznie rzecz biorąc jak spod taśmy maszyny startowej, ale proszę popatrzeć, Piotr Jamroszczyk doskonale wykorzystał tam troszkę tą ciasnotę, te przepychanie się w tym pierwszym wirażu, on wysforował się na pierwsze miejsce, a jeszcze Tomek Włodarczyk przeszedł Piotra Kudera i jest w tej chwili na drugim miejscu. Wspomniany Kuder podąża do mety trzeci, a Igor Orłowski zaczyna nie najlepiej od ostatniego miejsca i wiele wskazuje na to, że w takiej kolejności już dojadą, rozpoczęli przed momentem ostatnie okrążenie, ostatni wiraż, meta i tym samym Piotr Jamroszczyk inkasuje 4 punkty, 3 dla Tomasza Włodarczyka, 2 zdobywa Piotr Kuder, a z jednym punktem zaledwie tą gonitwę kończy Igor Orłowski, który również za moment pojawi się na torze, bowiem w piątej gonitwie również będzie on startował, otwierając tym samym drugą serię startów. Obok niego z toru drugiego Kacper Włodarz, z toru trzeciego wystartuje Dawid Bas i z toru czwartego Patryk Kryger. Tak wygląda obsada tej piątej gonitwy. Krótka przerwa po każdej serii, jako że tak się składa, że część zawodników startuje bieg po biegu, w tym wypadku jest to właśnie Igor Orłowski, więc każdemu z takich zawodników po rozegraniu czterech wyścigów, a więc jednej serii, przysługuje dwuminutowa przerwa, która już dobiegła końca, cała czwórka więc za moment zamelduje się pod taśmą maszyny startowej, no i wypada tylko się zastanowić nad tym, czy Dawid Bas również i w tej gonitwie zwycięży, bowiem w tym pierwszym wyścigu miał ułatwione zadanie, startował z pola pierwszego, a to zawsze pewien handicap, to zawsze pewna wartość dodana, choć powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku tak klasowych zawodników jak tutaj akurat Dawid Bas, to pole startowe nie zawsze ma do końca znaczenie. Ustawił się wychowanek Śląska na trzecim polu startowym, wszyscy już nieruchomo, Dominik Rzepka za moment kolejny raz wystartuje wyścig i tak też się stało. Tym razem Dawid Bas nieco przyjął inną strategię. Też nie najlepszy start w wykonaniu wychowanka Śląska Świętochłowice w tym sezonie w barwach szarży Wrocław i to niespodzianka. Na trzecim miejscu podróżuje sobie do mety Dawid Bas, chociaż teraz ściął do krawężnika i wyprzedził Włodarza, ale czy wystarczy to do pierwszego miejsca? To na pewno jakaś niespodzianka. Igor Orłowski, ale on też tu zgłasza swój potencjał, swoje możliwości sportowe, choć z nim to różnie bywa, trochę chimeryczny, potrafi wygrać z każdym, by za chwilę przegrać, ale Dawid Bas, proszę popatrzeć teraz od zewnętrznej, on ten tor zna przecież doskonale, dodając do tego jego umiejętności, wychodzi to, co wychodzi, a więc kolejna czwórka dla Dawida Basa, 3 punkty w tym wypadku Igor Orłowski, szkoda, bo miał szansę dojechać pierwszy do mety i pokonać lidera zespołu z Wrocławia. Na trzecim miejscu zameldował się na mecie Patryk Kryger, a ostatni uczynił to Kacper Włodarz. Tak wyglądała piąta gonitwa, a szósty wyścig już przed nami. Tutaj następujący zawodnicy z toru pierwszego Piotr Jamroszczyk, z toru drugiego Kamil Bielaczek, z toru trzeciego Arkadiusz Dudek i z toru czwartego Mateusz Koźlik. Dla Mateusza ten turniej ma być takimi zawodami przetarcia. On powoli już próbuje wchodzić do tej pierwszej drużyny, puka tam do drzwi, chociaż nie jest to wcale sprawa taka łatwa, ale ma na pewno potencjał, podobnie jak kilku innych zawodników, między innymi rezerwowy tutaj w tym memoriale Konrad Piechota czy Jakub Klamet. To są zawodnicy, którzy już w niedalekiej przyszłości powinni decydować o sile zespołu Śląska Świętochłowice, jeżeli chodzi o drużynową rywalizację, ale póki co oni muszą nabywać umiejętności sportowych, a gdzie ich nie nabywać, jak właśnie w takich turniejach, gdzie mogą podpatrywać starszych, bardziej doświadczonych kolegów. Stawka tej szóstej gonitwy mocno się już rozciągnęła. Bez najmniejszych problemów tutaj wygrywa Piotr Jamroszczyk, inkasując drugą czwórkę dzisiejszego dnia i mając po dwóch startach komplet punktów. Kamil Bielczek melduje się na mecie drugi, trzeci uczynił to Arkadiusz Dudek, a czwarty Mateusz Koźlik. Tak więc szósta gonitwa tym samym dobiegła końca, za moment siódma odsłona tutaj.
Pod taśmą maszyny startowej stanął Jakub Jajeśniak z toru pierwszego, z toru drugiego Tomasz Włodarczyk, z toru trzeciego Sławomir Pawliczek i z toru czwartego Dawid Pacek. Tak wygląda obsada siódmej gonitwy, przedostatni wyścig drugiej serii startów. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzą zawodnicy. Jeszcze moment, taśma pójdzie w górę i tak też się teraz właśnie stało. Kto pierwszy w tym pierwszym łuku? Doskonale Jakub Jajeśniak. On jest na prowadzeniu, ale już spadł na drugą pozycję, gdyż Tomasz Włodarczyk wykorzystał jego błąd. To samo uczynił jeszcze Sławomir Pawliczek. Tak więc teraz trudne zadanie przed zawodnikiem Śląska Świętochłowice. Zamyka stawkę Dawid Pacek, choć znając ambicje Jakuba Jajeśniaka, to on na pewno nie odpuści. Teraz właśnie udowadnia, że walczy do samego końca. Wyprzedził zawodnika z Rybnika, wysforował się na drugą pozycję, ale jeżeli chodzi o Tomka Włodarczyka, to z pewnością tutaj zabraknie czasu i miejsca. Tak też się stało. Siódma gonitwa kończy się zwycięstwem Tomasza Włodarczyka. 3 punkty przywozi do mety Jakub Jajeśniak, 2 punkty dla Sławomira Pawliczka. 1 punkt w tym wyścigu zdobywa Dawid Pacek. Siódma gonitwa przechodzi do historii, a my zaglądamy do tego, co będzie działo się w ósmej odsłonie kończącej drugą serię startów. Tutaj z toru pierwszego Piotr Kuder, z toru drugiego Kamil Bielica, z toru trzeciego Patryk Bielaczek i z toru czwartego Mateusz Ludwiczek. No ciekawe, jak teraz zaprezentuje się Kamil Bielica. On powiedział, że ma tutaj ochotę na dobry występ. Chce pokazać, że nie zapomniał, jak się jeździ na speedrowerze i udowodnić, że mimo, że ma za sobą przerwę, to jednak potrafi jeszcze wygrywać i udowadnia właśnie to w tym wyścigu doskonałym atakiem przy krawężniku. On wspólnie między innymi z Dawidem Basem, to była taka siła napędowa, oprócz jeszcze Marcina Kołaty czy Szymona Kowalczyka, która decydowała o tych złotych medalach zdobytych w ostatnich sezonach, nie tylko złotych w drużynowym rozdaniu, jeżeli chodzi o Śląsk Świętochłowice. Kamil postanowił zakończyć karierę, ale jak widać nie zapomniał, jak się jeździ w lewo i w tym wyścigu pewnie zainkasuje 4 punkty. Zrezygnowany już Piotr Kuder wie, że niewiele jest tutaj w stanie wywalczyć, a do samego końca naciskany był tam zawodnik Śląska Świętochłowice przez Mateusza Ludwiczaka. Ostatecznie 4 punkty dla Bielicy, 3 punkty zdobywa wspomniany Ludwiczak, 2 punkty Patryk Bielaczek, 1 punkt Piotr Kuder. Druga seria startów za nami. Coś już więcej wiemy, dwóch zawodników z kompletem punktów, a są to Dawid Bas, który 2 razy wyjeżdżał i 2 razy wygrywał, i podobnie Piotr Jamroszczyk, który 2 razy pojawił się na torze i 2 razy przyjeżdżał pierwszy. I tutaj wśród tych zawodników należy upatrywać tych, którzy być może staną dzisiaj na podium, ale powiedzmy sobie otwarcie, po tych dwóch seriach każdy jeszcze z całej szesnastki ma szansę na końcowy sukces. Krótka kosmetyka toru, a my już spoglądamy do 9 gonitwy otwierającej 3 serię startów. Tutaj Piotr Kuder z toru pierwszego, z toru drugiego Mateusz Koźlik, z toru trzeciego Jakub Jajeśniak i z toru czwartego Kacper Włodarz. W takiej kolejności zawodnicy ustawili się pod taśmą maszyny startowej, która za moment pójdzie w górę, tym samym rozpoczynając gonitwę numer 9. I tak też się stało. Piotr Kuder tym razem wykazał się najlepszym startem. On jest na prowadzeniu, na drugim miejscu zdąża do mety Jakub Jajeśniak. Trzeci w tej chwili jest Kacper Włodarz, a zamyka stawkę najmłodszy w tym zestawieniu Mateusz Koźlik. 2 okrążenia jeszcze mają do mety, ale proszę popatrzeć, cóż tam wyprawia ten młody zawodnik Śląska Świętochłowice Jakub Jajeśniak, który ma ochotę na zwycięstwo, ale na tyle niefortunnie uczynił ten atak, że odjechał trochę na zewnątrz, wykorzystał to Kacper Włodarz i miast pierwszej pozycji to Jakub Jajeśniak spadł na miejsce 3. Wygrał w tym wyścigu Piotr Kuder. 3 punkty dla Kacpra Włodarza, 2 punkty dla Jakuba Jajeśniaka i 1 punkt zdobywa Mateusz Koźlik w 9 gonitwie. Piotr Kuder udowodnił, że mimo tego, iż na co dzień nie startuje
być może z najlepszym skutkiem, bo zdarzają mu się wpadki, to jednak w decydujących momentach w takim turnieju jak Memoria imienia Pawła Waroszka potrafi wygrać i to z całkiem niezłym skutkiem, wykorzystując wszystkie swoje atuty. 10. gonitwa, a więc za moment półmetek zawodów. Pierwszy tor Mateusz Ludwiczak, drugi tor Dawid Bas, trzeci tor Arkadiusz Dudek i czwarty tor Tomasz Włodarczyk. Jeszcze krótkie przygotowania. Za moment nieruchomo staną zawodnicy pod taśmą maszyny startowej. To też się stało, ta poszła w górę i zawodnicy wystartowali. Proszę popatrzeć, z jaką łatwością Dawid Bas zameldował się w tym pierwszym wirażu, udowadniając, że jest doskonale przygotowany do zbliżających się mistrzostw Europy i powinien tam być jednym z czołowych zawodników. On też jest członkiem kadry narodowej, zresztą kapitanem polskiej reprezentacji, a więc ma coś do udowodnienia, do pokazania, no i dzierży ważną rolę w tym całym reprezentacyjnym trybie. On teraz prowadzi, na drugim miejscu w tej chwili jedzie do mety Mateusz Ludwiczak, trzeci jest Tomek Włodarczyk, a ostatni w tej 10. gonitwie Arkadiusz Dudek. I w takiej kolejności dojechali do mety, a więc kolejne punkty zapisujemy przy nazwisku między innymi Dawida Basa, który po trzech startach ma komplet 12 punktów. W 11. gonitwie zobaczymy następujących zawodników. Z toru pierwszego Patryk Krieger, z toru drugiego Dawid Pacek, z toru trzeciego pojedzie Kamil Bielica i z toru czwartego wystartuje do tej 11. gonitwy Piotr Jamroszczyk, który po dwóch startach ma komplet zwycięstw, ale teraz nie będzie miał z całą pewnością łatwego zadania, bo tutaj i Patryk Krieger, a Piotr Jamroszczyk ma najmniej korzystne pole startowe, aż wyszedł przed te utwardzone miejsca, aby sobie tam jeszcze troszkę przygotować te kolejne metry, aby koło trzymało na wierzchnię, choć trzeba powiedzieć, że tutaj tor jest przygotowany doskonale. Jeszcze w czwartkowe popołudnie tutaj pod nadzorem trenera Marcina Erbisza odbywały się prace torowe. Dzisiaj też kosmetyka już od godzin wcześniejszych odbywała się, aby wszystko przygotować idealnie, aby tutaj zwyciężył ten duch sportu, aby liczyła się tylko dobra walka i kibice zgromadzeni zobaczyli dobre zawody. Prowadzi Patryk Krieger w tej 11. gonitwie, drugi jest Kamil Bielica, trzeci Piotr Jamroszczyk, zamyka stawkę Dawid Pacek. Jeżeli w takiej kolejności dojadą, to jedynie niepokonanym pozostanie Dawid Bas, bo Piotr Jamroszczyk, który tak doskonale rozpoczął, teraz zmierza do mety trzeci i wszystko na to wskazuje, że tak dojedzie, chociaż walczył jak lew do samego końca, próbując przynajmniej odbić tą drugą pozycję, ale niestety się nie udało. W 11. gonitwie Patryk Krieger 4 punkty, 3 Kamil Bielica, 2 wspomniany Piotr Jamroszczyk, 1 zdobywa Dawid Pacek i tym samym robi nam się coraz ciekawiej. A w 12. gonitwie kończącej trzecią serię startów zobaczymy następujących zawodników. Z toru pierwszego Sławomir Pawliczek, z toru drugiego Patryk Bielaczek, z toru trzeciego Kamil Bielaczek, jego starszy brat, i z toru czwartego Igor Orłowski. A więc armia zawodników Śląska, Świętochłowice przeciw osamotnionemu rybniczaninowi, chociaż wiadomo, że to są zawody indywidualne i tutaj każdy startuje na swoją kartę, zdobywa punkty na swoje konto. Sławomir Pawliczek wydaje się, że przynajmniej na ten moment wszystkich pogodził, a tam trwa zacięta walka o te kolejne miejsca tutaj bez partonu dla starszego brata. Patryk Bielaczek w tej chwili jest drugi, a Kamil z tego wszystkiego spadł na ostatnią pozycję. Wykorzystał to zamieszanie w tym braterskim boju Igor Orłowski. On wysforował się na trzecie miejsce, ale Kamil Bielaczek jeszcze próbuje go tam kąsać z tyłu, choć teraz chyba już zrezygnował. Ostatni wiraż i w takiej kolejności dojadą, a więc 4 punkty dla Sławka Pawliczka, 3 punkty zdobywa Patryk Bielaczek, 2 punkty dla
Igora Orłowskiego i jeden punkt mijając teraz właśnie linię mety zdobywa Kamil Bilaczek. Tak kończy się trzecia seria startów, a więc mamy już tylko jednego zawodnika, który dzisiaj jest niepokonany. Jest to Dawid Bas. On po trzech startach ma 12 punktów i jest na najlepszej drodze, aby przejść do historii jako ten, który rok po roku zwyciężał w Memoriale Pawła Waloszka, ale tutaj rywale pewnie nie będą mu tego zadania ułatwiali. Zobaczymy, jak zakończy się ten wyścig. Piotr Jamroszczyk, który znowu gdzieś tam wyszedł przed te utwardzone pole, on wie, że ten wyścig jest dla niego niezwykle ważny, bo po dwóch zwycięstwach później przyjechał trzeci i teraz, jak chce się jeszcze liczyć, a dwa razy tutaj Piotr Jamroszczyk, raz, przepraszam, przed rokiem zajął drugie miejsce, więc dzisiaj pewnie ma ochotę na coś więcej, choć powiedzmy sobie otwarcie, że o wygraną będzie tutaj niezwykle trudno. Sławek Pawliczek z toru pierwszego, z toru drugiego, Piotr Jamroszczyk z toru trzeciego, Kacper Włodarz i z toru czwartego uzupełnia stawkę tej właśnie gonitwy 13. Mateusz Ludwiczak, który jest na ostatnim miejscu, a Sławek Pawliczek, proszę bardzo, jak toczy tam zacięty bój z Piotrem Jamroszczykiem, który teraz popełni błąd, odjechał mu nieco tylne koło, automatycznie wykorzystał to Kacper Włodarz i teraz Jamroszczyk musi się bić z wychowankiem Śląska Świętochłowice, aby przyjechać przynajmniej na drugiej pozycji, bo powiedzmy sobie otwarcie, że jeżeli przyjedzie trzeci, to będzie miał piekielnie trudne zadanie w tych kolejnych wyścigach, które jeszcze mu zostaną, ale jego doświadczenie teraz wzięło górę. On w tym sezonie, jego występ w ogóle stał pod znakiem zapytania, mocno poturbowany w ubiegłym sezonie, ale wrócił dzięki wsparciu lekarzy, jak wspominał, jest i cieszy go na pewno każde zwycięstwo, cieszą go każde punkty, bo przed sezonem nie wyglądało to tak wesoło. 4 punkty Sławek Pawliczek, 3 punkty zdobywa w tym wyścigu Piotr Jamroszczyk, 2 punkty dla Kacpra Włodarza, 1 punkt Igor Orłowski, a przed nami już 14. gonitwa, szybko prowadzony ten memoriał przez Dominika Rzepkę, Kamil Bilica z toru pierwszego, Jakub Jajeśniak z toru drugiego, Igor Orłowski z toru trzeciego i uzupełnia stawkę tej gonitwy Arkadiusz Dudek, a więc znowu trójka świętochłowiczan, w tym wypadku osamotniony reprezentant Wiktorii Poczesna. Zobaczymy, kto najlepiej się spisze. Kamil Bielica już zasygnalizował w swoim drugim starcie, że ma tutaj ochotę na coś więcej, aniżeli na jakąś dalszą pozycję i udowadnia, że na speedrowerze nie zapomina się jeździć, nie zapomina się jazdy w lewo i on jest na prowadzeniu. Drugi w tej chwili jest Jakub Jajeśniak, który, co tu dużo mówić, ma ochotę na pierwsze miejsce. Trzeci Arkadiusz Dudek i zamyka stawkę Igor Orłowski. Rozpoczęli przed momentem ostatnie okrążenie, jeszcze tylko jeden wiraż i będzie meta. I tak też się stało. 4 punkty w tym wyścigu zdobywa Bielica, 3 punkty dla Jajeśniaka, 2 punkty przywiózł do mety ostatecznie Orłowski, 1 punkt dla Dudka. A my spoglądamy do 15. odsłony memoriałowej rywalizacji. Tutaj z toru pierwszego Dawid Pacek, z toru drugiego Piotr Kuder, z toru trzeciego Dawid Bas i z toru czwartego Kamil Bielaczek. Jeżeli teraz Dawid Bas wygra, to powiedzmy sobie otwarcie, że będzie już bardzo bliziutko wywalczenia pierwszej pozycji, ale musimy jeszcze poczekać na rozstrzygnięcia tej 14. gonitwy, która może dać odpowiedź na to, kto dzisiaj tutaj wygra. Tymczasem na prowadzeniu Piotr Kuder, ale upada tam potrącony chyba przez Kamila Bielaczka, o ile tutaj dobrze zauważyłem. Tak, tak też się stało. Kamil Bielaczek, wiele na to wskazuje, będzie wykluczony z tej gonitwy, ponieważ on spowodował upadek przeciwnika. Dawid Pacek znowu drugi raz leży, nic groźnego się nie stało, ale no dzisiaj doskonale już poznał nawierzchnię toru speedrowerowego,
w Świętochłowicach. Kamil Bielaczek, tak jak powiedziałem, wykluczony. Drugi raz Dawid upadł, ale kontynuuje jazdę, a to jest najważniejsze. On od krawężnika tego wewnętrznego, Piotr Kuder z pola drugiego i z pola trzeciego Dawid Baz. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że w tym pierwszym starcie Dawid Baz miał spory kłopot tutaj z stojącym obok niego Piotrkiem. Doskonale Kuder wystartował i był na pierwszym miejscu. I kto wie, gdyby ten wyścig nie został przerwany, czy Dawid Baz zdołałby wyprzedzić reprezentanta Kalet. A tak, powtórka pewnie mu ułatwiła zadanie, bo teraz już Dawid Baz bezbłędny wykorzystał w pełni swoje możliwości. On zmierza po 4 punkty. Drugi jest Piotr Kuder, a zamyka stawkę Dawid Pacek. W tym wypadku jadąc na trzecim miejscu i bez historii, nic tutaj chyba się już nie wydarzy, choć do zakończenia jeszcze jedno całe okrążenie. No i tak też się stało. 4 punkty Dawid Baz, 3 punkty zdobywa Piotr Kuder, 2 punkty dla Dawida Packa. Ten wyścig odbył się bez wykluczonego wcześniej za spowodowanie upadku właśnie Packa Kamila Bielaczka. 15 gonitwa za nami, a za chwil parę 16 odsłona, która zakończy nam czwartą serię startów. Tutaj z toru pierwszego Tomasz Włodarczyk wystartuje, z toru drugiego uczyni to Patryk Bielaczek, z toru trzeciego kolejny raz Mateusz Koźlik i z toru czwartego uzupełnia stawkę tej 16 gonitwy Patryk Krieger. Tomek Włodarczyk, najkorzystniejsze pole, te pole A zawsze jest o tyle łatwe, że tutaj zawodnicy mają najbliżej do tego pierwszego wirażu i często to oni właśnie wygrywają, rozdając karty. On też, myślę tutaj o Tomku Włodarczyku, w pełni wykorzystał atut tego pierwszego pola, ale na drugim i trzecim miejscu trwa zacięta walka. Póki co po 3 punkty zmierza Patryk Bielaczek, tuż za jego plecami Patryk Krieger, a przygląda się temu wszystkiemu z nieco dalszej pozycji Mateusz Koźlik, ale tak jak powiedziałem, w jego wypadku tutaj jeszcze trzeba sporo się nauczyć. On też nie ma takiej siły fizycznej jak jego starsi koledzy, a Tomek Włodarczyk pokazuje tym wyścigiem, że w zasadzie metryka nie ma znaczenia, bo on czym starszy, tym lepszy. On też startował kiedyś w barwach Śląska Świętochłowice, więc doskonale zna tutejszy tor. Dla niego w tym wyścigu właśnie 4 punkty, 3 punkty zdobywa Patryk Krieger, udowadniając, że warto zawsze jechać do samego końca. 2 punkty w tym wyścigu dla Patryka Bielaczka i 1 punkt zdobywa Mateusz Koźlik. 17 gonitwa otwierająca ostatnią serię startów. Tomasz Włodarczyk z toru pierwszego, z toru drugiego Kamil Bielaczek, z toru trzeciego Kamil Bielica i z toru czwartego Kacper Włodarz. Blisko cała czwórka póki co na prowadzeniu. Tomek Włodarczyk, który przed momentem wygrał i teraz wiele na to wskazuje, że również będzie miał możliwość dojechania do mety na pierwszym miejscu, a więc zgarnie 4 punkty i w tej klasyfikacji końcowej będzie no, na pewno się liczył w walce tutaj o podium. On na prowadzeniu, a na tych kolejnych miejscach trwa jeszcze zacięta walka. Kamil Bielaczek od krawężnika, Kamil Bielica nieco szerzej, teraz ściął do krawężnika i wyprzedzi pewnie Kamila Bielaczka. Tak też się stało, chociaż walka tutaj o te kolejne miejsca, drugie, trzecie i czwarte, trwała do samego końca, bo niezagrożony do mety dojechał Tomek Włodarczyk. Dla niego 4 punkty, 3 punkty w tym wyścigu Kamil Bielica, 2 punkty dla Kamila Bielaczka, 1 punkt zdobywa Kacper Włodarz. Tak kończy się 17 odsłona, a w 18 gonitwie zobaczymy następujących zawodników. Z toru pierwszego pojedzie Arkadiusz Dudek, z toru drugiego Patryk Krieger, Szawer Leszno, z toru trzeciego Piotr Kuder, TPD Kalety i z toru czwartego Sławomir Pawliczek. Wyścig, nim na dobre się rozpoczął, został przerwany, bowiem
po komendzie gotów, a więc wtedy, kiedy już zawodnicy nie mogą się ruszać, nie mogą absolutnie dotknąć taśmy, Piotr Kuder lekko drgnął, co prawda taśmy nie dotknął, ale regulamin tutaj jest nieubłagany, zawodnik Skalet zostaje wykluczony, a więc w trzyosobowym zestawieniu zostanie powtórzona ta 18 gonitwa, jeszcze raz pod taśmą maszyny startowej zameldują się Patryk Kryger, Sławomir Pawliczek i Arkadiusz Dudek. Trwają tam jeszcze jakieś rozmowy Sławka Pawliczka z arbitrem tego pojedynku. Ten przekazuje jeszcze jakieś uwagi, ale wydaje się być wszystko jasne. Szkoda, bo Piotr Kuder nawet gdyby wygrał w tym wyścigu, to tutaj w klasyfikacji końcowej, jeżeli chodzi o podium, na pewno by się nie liczył, ale to bardzo ciekawy zawodnik, który w Kaletach nie tylko jest jeźdźcem, ale również prowadzi tam drużynę swoich młodszych kolegów, prowadzi treningi. Taki człowiek, orkiestra z Kalet, a przy okazji również w barwach Śląska Świętochłowice w tym sezonie ma okazję startować w pojedynkach ekstraligowych. W tej odsłonie 18 bez problemów Patryk Kryger, on już dojedzie do mety pierwszy. Sławek Pawliczek drugi, a zupełnie już zrezygnowany Arkadiusz Dudek. Taki wyścig bez historii. 4 punkty dla wspomnianego Krygera, 3 punkty zdobywa Sławek Pawliczek, 2 punkty dla Arka Dudka. Tak kończy się 18 gonitwa, a więc kolejna grupa zawodników pojawia nam się na torze po raz ostatni w tej serii zasadniczej, w serii regulaminowej 20 wyścigów, bo wiele na to wskazuje, patrząc tutaj w rozpiskę, że będzie nas czekał wyścig dodatkowy, ale aby było wszystko jasne, to do odjechania jeszcze pozostały nam 2 biegi, 19, to ten bieg przedostatni, z toru pierwszego Mateusz Koźlik, z toru drugiego Igor Orłowski, z toru trzeciego za moment powinien się pojawić, właśnie teraz to czyni Mateusz Ludwiczak i z toru czwartego Dawid Pacek. Zobaczymy, jak potoczą się losy tej 19 gonitwy. Przedostatni wyścig ruszył. Igor Orłowski doskonale ze startu. On radził sobie w ubiegłym sezonie ze zmiennym szczęściem, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, udowadniał, że potrafi wygrywać z każdym, choć też przydarzają mu się błędy, tak jak teraz, kiedy odjechał za bardzo na zewnątrz, wykorzystał to automatycznie Mateusz Ludwiczak, jako starszy, doświadczony kolega, takich prezentów nie marnuje i przyjeżdża do mety za 4 punkty. 3 punkty zdobywa w tym przedostatnim wyścigu Igor Orłowski, 2 punkty Dawid Pacek i 1 punkt Mateusz Koźlik. Tak kończy się przedostatni wyścig, a w wyścigu numer 20, kończącym rywalizację w czwartym memoriale imienia Pawła Waloszka, zobaczymy z toru pierwszego Patryka Bielaczka, z toru drugiego Jakuba Jajeśniaka, z toru trzeciego Piotra Jamroszczyka i z toru czwartego Dawida Basa. I pytanie tylko brzmi, czy Dawid Bas zostanie dzisiaj pokonany, bo do tej pory zdobył komplet punktów. Piotr Jamroszczyk, żeby myśleć o miejscu na podium, to dobrze by było, gdyby tutaj wygrał. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ale bez względu na cokolwiek już możemy powiedzieć, że czeka nas wyścig dodatkowy, a tymczasem Piotr Jamroszczyk i Dawid Bas, ten drugi nieco szerzej od zewnętrznej. Dwie pary nam się teraz utworzyły, Patryk Bielaczek i do tego wszystkiego jeszcze Jakub Jajeśniak, który przez moment był ostatni, ale zdołał wyprzedzić swojego kolegę klubowego, jest na trzecim miejscu, a prowadzi chyba już niezagrożony Piotr Jamroszczyk, Dawid Baz jest drugi i już chyba tutaj niewiele będzie miał do powiedzenia, a jeszcze o ten jeden punkt więcej próbował zawalczyć Patryk Bielaczek, ale niestety ta sztuka mu się nie udała. 4 punkty Jamroszczyk, 3 punkty Baz, 2 punkty
Jajeśniak, jeden punkt Bielaczek. Tym samym kończy się memoriał w serii zasadniczej. Memoriał imienia Pawła Waloszka nie ma na samym finiszu zawodników, którzy nie doznaliby dzisiaj goryczy porażki. W ostatnim swoim starcie Dawid Bas, który teraz dziękuję kibicom, oglądał plecy Piotra Jamroszczyka, a z tego tytułu będziemy mieli wyścig dodatkowy właśnie z udziałem Jamroszczyka, Włodarczyka i Patryka Krygera. Cała trójka zdobyła po 17 punktów. Oni zawalczą o miejsca na podium 2 i 3, bo wiemy już, że Dawid Bas dzisiaj wygrał i przechodzi do historii jako ten, który zdobył przechodni puchar po raz drugi z rzędu. Ten puchar, który na rok trafia do zwycięzcy, to puchar przekazany przez żonę pana Pawła Waloszka, panią Ingrydę, na ten pierwszy memoriał. On stał się takim symbolem, bo to jest puchar, który został wywalczony na torze żużlowym przez pana Pawła. On jest pucharem przechodnim. Dodatkowo zawodnicy otrzymują jeszcze puchary tradycyjne, ale oczywiście największą wartość ma ten właśnie kryształowy puchar, który na rok trafi w ręce Dawida Basa, a w zasadzie pozostanie w jego rękach. Za rok znowu trafi na podium i być może któryś z innych zawodników go wywalczy. Do tej pory okazję na zdobycie tego tytułu miał Paweł Cegielski, Arkadiusz Szymański, przed rokiem Dawid Bas, no i w tym roku również Dawid Bas. A my oglądamy wyścig dodatkowy, który nam rozstrzygnie klasyfikację końcową, jeżeli chodzi o miejsca 2 i 3. Patryk Kryger pogubiony na tym pierwszym wirażu, a Tomek Włodarczyk, proszę popatrzeć, jak za dawnych lat rządzi i dzieli. Jego jazda czasami wydaje się monotonna, spokojna, ale on wie, co robi. Wszystkie jego akcje są przemyślane i on teraz jest na prowadzeniu i zmierza po drugie miejsce na podium. Piotr Jamroszczyk jedzie drugi. Jeżeli w takiej kolejności dojadą, to wszystko będzie już jasne. Patryk Kryger zajmie te najmniej lubiane przez sportowców czwarte miejsce. Teraz jeszcze upadł Patryk Kryger i Piotr Jamroszczyk, ten drugi. Na szczęście się podniósł, nic się nie stało. Winowajcą tutaj przerwania tego wyścigu, choć w zasadzie to była ostatnia prosta, więc tutaj już o przerwaniu nie może być mowy, ale Patryk Kryger został ostatecznie wykluczony. Taki desperacki jeszcze atak na sam koniec, ale podziękowali sobie panowie, przeprosili się. Piotr Jamroszczyk cały, natomiast Patryk Kryger, no cóż, próbował jeszcze takim desperackim atakiem wysforować się na tą drugą pozycję, która dawałaby mu dzisiaj trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej, no ale niestety się nie udało. Tym samym na pierwszym miejscu zawody kończy Dawid Bas, na drugim miejscu Tomasz Włodarczyk, a na trzecim Piotr Jamroszczyk. Za moment dekoracja wręczenia pucharów. Kibice tutaj dają świetną oprawę i na zakończenie również tej oprawy kibicowskiej nie zabraknie. Piotr Jamroszczyk już czeka na puchar, który odbiera z rąk dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka Elżbiety Augustyn Komander. Jest także prezes Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk Świętochowice. Chwilę popatrzmy na tą dekorację, a zaraz po niej zapraszam na rozmowy z między innymi prezesem, a także tymi, którzy dzisiaj stanęli na podium. Ja się z Państwem żegnam. To wszystko. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. On ma szansę na obronę memoriałowego tytułu. Wychowanek Śląska Świętochowice w tym sezonie w szarży Aqua Wrocław. Zdobywca 19 punktów. Dawid Bas! Śląsk Świętochowice spisał się na najwyższym poziomie. Zawody są bardzo dobrą promocją speedrowera w Polsce. Jeśli chodzi o moją dyspozycję dzisiejszą, to nie do końca jestem zadowolony ze swojego startu, jaki dzisiaj miałem. Nie było to, czego oczekiwałem, to co z reguły było, to co zawsze było. Na dystansie było ok, ale tego startu brakowało, postaram się to zmienić troszeczkę. Dużo czasu nie zostało do Mistrzostw Europy, bo zostało tak na dobrą sprawę tylko tydzień. Już w środę wyjeżdżamy.
No ale takie imprezy jak Mistrzostwa Europy rządzą się swoimi prawami. Najważniejsze, żeby dobrze przejść piątek, sobotę, eliminacja, a później dopiero finały są po to, by wygrywać. O tak, eliminacja po to, żeby przechodzić, a finały po to, żeby wygrywać. Ale powiedzmy sobie otwarcie, jesteś jednym z faworytów Mistrzostw Europy i w tym wydaniu indywidualnym i także wspólnie z reprezentacją, z którą przecież też będziesz startował. Na pewno zaznaczyłem się już jakoś w kartach historii speedrowera dobrymi występami na zawodach międzynarodowych. Będę starał się jechać tam bez jakiejkolwiek presji. No, co ma być, to będzie. Będę starał się pokazać z jak najlepszej strony. Jako kapitan reprezentacji Polski myślę, że osiągniemy z chłopakami ten najwyższy cel, czyli złoto drużynowe Mistrzostwa Europy. Obronimy tytuł z ostatnim Mistrzostwa Europy z 2018 roku, z Częstochowy. A indywidualnie, no to tak jak mówię, no co ma być, to będzie, no fajnie by było, jakby udało się przywieźć jakiś medal. Ogólnie organizacja memoriału na duży plus. Generalnie ostatni raz tutaj na torze ścigałem się właśnie na poprzednim memoriale, gdzie zająłem drugie miejsce. Szczerze powiem, że bardzo się cieszę z tego trzeciego miejsca, ponieważ pod koniec ubiegłego roku doznałem bardzo bolesnej kontuzji. W tym sezonie całkowicie miałem nie jeździć, jednak zimą z moim fizjoterapeutą, z moim lekarzem zrobiliśmy dużą robotę. Jak widać, jestem na torze, w miarę ta forma jest. Myślę, że można się cieszyć z jazdy i zaliczam zawody do udanych. Fantastycznie być po raz kolejny zaproszonym na tak zacną imprezę. Bardzo dziękuję organizatorom, że po raz kolejny mnie docenili na tak prestiżowym turnieju i tutaj jestem. Jak zwykle wspaniała zabawa i dobra rywalizacja w dobrej stawce. Co się szczególnie liczy dla nas niektórych zawodników, którzy rywalizują też na arenie międzynarodowej, to, że zawsze te zawody są rozgrywane w okolicy jakichś międzynarodowych imprez, więc to zawsze jest dla nas świetne przetarcie tuż przed albo dwa tygodnie przed dużą imprezą, więc to jest super i to rzadko się zdarza, bo generalnie wszyscy unikają tego typu organizacji przed tak prestiżowymi zawodami, a tutaj nie dość, że robi się to w okolicy dużej imprezy, to jeszcze w naprawdę mocnej stawce, więc świetne przetarcie. Czwarty memoriał imienia Pawła Waloszka przeszedł do historii. Tak, oczywiście, no mam nadzieję, że to jest czwarty, ale nie ostatni. Czwarty, ale nie ostatni na torze speedrowerowym. Dokładnie, a może w przyszłym roku już pierwszy na torze żużlowym. Co się musi stać, aby tak się właśnie stało? No, muszą być dokończone prace, które obecnie trwają na stadionie imienia Pawła Waloszka, które mają się zakończyć w tym roku. No i zobaczymy z początkiem roku, jeżeli będzie takie możliwości, na pewno zaplanujemy tutaj taką imprezę już na torze żużlowym.